Witajcie kochane dzieciaki, tutaj pani Agnieszka z klubu Wrzeszczaka i przychodzę do was z książką pod tytułem Zdobyć koronę, opowieść o Jerzym Kukuczce. Ciekawe czy ktoś kojarzy, kto to jest ten pan o takim fajnym nazwisku Kukuczka, pan Jerzy Kukuczka. Ja nie zdradzę kim był i co zrobił, ale czekam na wasze odpowiedzi pod postem w komentarzu. Tak więc zaczynamy. Myślę, że to będzie historia niesamowita. Niesamowita, naprawdę. Bądźcie uważni. 14 szczytów. 14 razy 8 tysięcy metrów. Czy coś się naprawdę skończyło? Nie. Pionowy świat nie kończy się nigdy. Trwa. Czeka. Ja przecież tu jeszcze wrócę. Jerzy Kukuczka, mój pionowy świat. 23 października 1989 roku. Wieczór. Mamo? Tak, synku. Czy tata wróci na moje urodziny? Nie, kochanie. Tata jest daleko. Nie zdąży przyjechać. Ale na pewno będzie myślał o tobie w dniu twoich urodzin. I założę się, że przywiezie ci jakiś prezent. A gdzie dokładnie tata teraz jest? W Himalajach. Próbuje zdobyć wielką górę. Taką jak stąd do nieba. No prawie tak, ogromną. Mamo? Tak. Bo ja też bym chciał kiedyś zdobyć taką górę jak tata i być najlepszy, wiesz? Wiem, wiem, Wojtusiu. Może kiedyś ci się to uda, kto wie. A teraz uściskaj mamę szybko i mocno. Mocno, o tak. Idziemy z Maćkiem do Katowic. Twój brat jutro rano musi iść do szkoły, a ty nie musisz, więc zostaniesz jeszcze kilka dni z ciocią. Pogoda jest za ładna, żebyś siedział w mieście. Ale przyjdziesz po mnie przed urodzinami? Oczywiście. I coś tam z Maćkiem dla ciebie przygotujemy. Za ile to będzie dni? No policz. Ty urodziłeś się 26 października, a dzisiaj jest 23. 23, 24, 25 i 26. Czyli twoje urodziny będą za 3 dni. Poniedziałek, wtorek, środa. W środę, moje urodziny będą w środę. Tak, i wtedy przyjedziemy z Maćkiem po ciebie. To pa! Syneczku, bądź grzeczny. Idź już spać. Dobranoc. Pani Cecylia Kurczykowa przykryła synka dokładnie kołdrą, zgasiła światło i zamknęła drzwi. Hop, hop, moment. Słuchajcie, Himalaje, była mowa o nich tutaj zaraz na samym początku opowiadania, są to najwyższe góry na Ziemi. Nazwa Himalaje pochodzi z języka sanskryckiego i oznacza siedzibę śniegu. Uwaga! 24 października 1989 roku, wczesny ranek. Halo, Celina! W słuchawce coś trzeszczało i terkotało. Ciocia Helena, krewna Jerzego, poruszyła skręconym kablem telefonicznym. Słyszycie? Ciociu, czy coś się stało z Wojtkiem? Że dzwonisz tak rano? Jest chory? Mam przyjechać? Nie, spokojnie. Nie denerwuj się, wszystko w porządku. Tylko wiesz, on chyba tęskni. Przeżywa bardzo te rozstania z ojcem. Musisz powiedzieć Jurkowi, żeby tyle nie jeździł. Zdobył już tę koronę Himalajów. Jest sławny i wszyscy go podziwiają. Teraz powinny posiedzieć trochę w domu z chłopakami i z tobą. Ciociu, ja wiem, że ty chcesz dobrze, ale nie mów mi, proszę, takich rzeczy. Zresztą wiele razy już o tym rozmawiałyśmy. Wyszłam za mąż za himalaistę. Widziałam, na co się pisze i byłam świadoma od początku, że góry są dla niego najważniejsze. Tak, ale Wojtek, on dzisiaj obudził się w nocy z krzykiem. Ojej, może coś mu się śniło. Nigdy wcześniej mu się to nie przydarzyło. No właśnie, była czwarta nad ranem. Pobiegłam do niego zobaczyć, co się dzieje. Trzęsł się pod kołdrą, przerażony. Powiedział, że śniło mu się to coś strasznego. Mówił co?
No właśnie, nie chciał nic powiedzieć, płakał i powtarzał tylko coś w windzie. Przepraszam. Przytuliłam go i dałam ciepłego mleka, ale do rana już nie spał. Wciąż pytał o Jurka, czy jest tam w górach bezpieczny. Mówiłam, że tak, żeby był spokojny. Teraz zasnął, więc dzwoni do ciebie. Jesteś tam? W słuchawce zaległa cisza. Jestem, odezwała się po chwili pani Celina. Przyjadę po Wojtka dzisiaj, jak tylko Maciek wróci ze szkoły. Domyślacie się, kochani, kim był ojciec Wojtusia? Co robił tam wysoko, wysoko w górach? Na jakich górach był? Himalaje. Obóz w południowej ścianie. 23-24 października 1989 roku. Noc. Płachta namiotu łopoce głośno. Razem z wyciem wiatru i stukaniem z lodowaciałego śniegu brzmi to jak huk. Obracam się w śpiworze jak nie wiem który raz, mając nadzieję, że wreszcie uda mi się zasnąć. Nic z tego. Dosyć. Podnoszę się z posłania i zapalam latarkę. Smugą żółtego światła próbuję namierzyć pani i kubek. Jest! Rozpala maszynkę. Jej szum działa na mnie kojąco. Przypomina mi odgłos czajnika, w którym Celina gotuje wodę na herbatę w naszej kuchni. Nalewa do kubka i podaje mi z tym swoim uśmiechem. Masz, Jurek, mówi. Świeżo zaparzona z esencji. Taka, jaką lubisz. Ciekawe, co ona teraz robi. U nich w Polsce jest już dzień. Wojtek za 2 dni ma urodziny. Piątek. Kiedy to minęło? Pewnie akurat będziemy wtedy schodzić w dół, już po zdobyciu szczytu i nie uda mi się do nich zadzwonić. W drodze powrotnej muszę coś do niego kupić. Może w Katmandu? Katmandu to jest stolica Nepalu. Ech, szybko rosną te nasze dzieciaki i chłopaki. Za szybko. Nie nadążam za nim, się nimi nacieszyć. Na chwilę wychodzę z kubkiem przed namiot, żeby nabrać trochę śniegu. Brrr. Dosłownie sekunda bez rękawiczek, a ja już nie czuję rąk. Stawiam blaszany kubek na maszynce. Chucham i chucham. Rozcieram dłoń. Trochę potrwa, zanim śnieg zamieni się w wodę. Na dodatek tak gorącą, żeby można było zaparzyć herbatę. Tu na wysokości 8000 metrów nic nie działa normalnie. Woda, która w zwykłych okolicznościach grzeje się dosłownie chwilę, w Himalajach gotuje się wieczność. Na jednej z wypraw zrobiliśmy kiedyś doświadczenie. Zmierzyliśmy czas gotowania jajka na twardo na wysokości 8200 metrów. Trwało to 2 godziny, ale jak smakowało, chociaż wszyscy się śmiali, że kukuczka i tak najbardziej lubi kolonkę. A co? Jak człowiek notorycznie przychodzi sam z siebie, to musi przynajmniej porządnie zjeść. Zwłaszcza, że ja właściwie nigdy nie mam problemów żołądkowych. Choroba wysokościowa mnie jakoś dzięki Bogu omija. Zaraz, zaraz. Na początku i nie siekło. Podczas wyprawy na Alaskę czułem się tak źle, że przez długi czas nie byłem brany pod uwagę jako wspinacz wysokogórski. To było moje pierwsze spotkanie z wysokością. Katowice, 1974 rok. Jurek organizuje wyprawę, powiedział Heniek Furmanik. I spojrzał na mnie wyczekująco. Wyprawę? Od razu poczułem ten charakterystyczny dreszcz na skórze. W Alpy? Nie. Henik uśmiechnął się zagadkowo. Chcę zdobyć najwyższy punkt Ameryki Północnej. McKinley? Wykrzyknąłem. To na Alasce. Dokładnie. Pokiwał głową Furmanik. Jedziesz? Jadę. Powiedziałem, zanim pomyślałem o urlopie z pracy, pieniądzach, wyposażeniu i dziewczynie, o której myślałem bardzo, bardzo poważnie. To tylko kilka miesięcy. Tłumaczyłem się tego samego dnia na randce, patrząc z lękiem na reakcję Celiny. Dokładnie pół roku. Odpowiedziała ze spokojem, po chwili się uśmiechnęła. Będę na ciebie czekać.
Obiecuję, że wrócę najszybciej, jak się da, na skrzydła. Wyszeptałem jej do ucha i pomyślałem, że sprzyja mi szczęście znaleźć dziewczynę, która rozumie moją wariacką pasję. Ze świecą takiej szukać. Zresztą moje górskie choroby nie rozumieli do końca nawet rodzice, ojciec. Owszem, popierał sport, ale jakiś bardziej ludzki. Wspinanie? Bój się Boga, Jurek! Tak zareagował na moje wyprawy w skałki. Tobie życie miłe? Sport uprawia się dla zdrowia, a także łażenie po pionowych ścianach kończy się tragicznie. Mama na początku myślała, że jeżdżę w góry spacerować i podziwiać widoki. Dopiero kiedy z zimowej wyprawy na tatrzańską kazalnicę wróciłem bez mojego partnera Piotrka z Korupy, który spadł drugiego dnia wspinaczki i zginął na miejscu, zaczęła histerycznie reagować na widok lin i haków. Proszę cię, Jureczku, skończ z tym, patrzyła na mnie błagalnie. To grzech narażać swoje życie w taki sposób. Bóg dał je każdemu człowiekowi, żeby mógł go chwalić swoim talentami, a nie władzić tam, gdzie pewna śmierć. Ale mamo, powiedziałem wtedy, ja właśnie tak chwalę Boga, taki talent od Niego dostałem. Mama skurczyła się w sobie i zamilkła. Posmutniała, ale nigdy już nie pytała, dokąd jadę. Oboje udawaliśmy, że nie robię nic niebezpiecznego. Tak było łatwiej. 26 lipca 1974 roku, Alaska, Mount McKinley. Tymczasem musiałem się przygotować do wyjazdu na Alaskę. Nie było to łatwe. W Polsce wciąż trzeba się nieźle nakombinować, żeby zdobyć najprostszą rzecz. Nauczyłem się jednego. Jeśli człowiek naprawdę czegoś chce, to zdobywa. To prawda, dzieci. Entuzjazm i pasja potrafią pokonać wszelkie przeszkody. Udało się. Zaokrętowaliśmy się na Batorem i popłynęliśmy do Kanady. Kiedy znaleźliśmy się w bazie, byłem pełen energii. Miałem już doświadczenie z Tatr, Alp, Dolomitów i bułgarskiej Riły. Słuchajcie, dzieciaki, a co ja powiedziałam? Co ja wymieniłam? Co to są Tatry, Alpy, Dolomity i bułgarskie Riły? Kto z was wie? To są góry. Tak, to prawda. Więc wydawało mi się, że Alaska niczym mnie nie zaskoczy. Chciałam być pierwszy, parłam do przodu, popędzałem wszystkich. Ale w obozie na wysokości 4000 metrów zacząłem tracić siłę. Co się dzieje, Jurek? Henk przyglądał mi się uważnie. Źle się czujesz? Ja? Skąd? Zaprzeczałem, bo przecież nie mogłem się przyznać na słabości. Ale z każdym krokiem, z każdym metrem wyżej czułem się gorzej, byłem coraz słabszy, chociaż wytężałem wszystkie siły. Co jest u licha? Mruczyłem sam do siebie, próbując dogonić kolegów. Serce waliło mi jak młot. Oddychałem z trudem, aż wreszcie na 5000 metrów dopadł mi potworny ból głowy. Mdłość i wymioty. Padłem jak kawka. Nie wiem, co się dzieje. Chyba się czymś zatrułem, tłumaczyłem się przed furmaniakiem i próbowałem wstać. Nie udawaj Greka! Zgasił mnie szef wyprawy. To typowe objawy choroby wysokościowej. Obserwuj się uważnie, bo być może będziesz musiał zejść. Tego mi tylko było trzeba. Poddać się. Zejść? Jak jakiś pierwszy lepszy chłystek? Nie, nie ma mowy. Szedłem zaciśniętymi zębami, krok za krokiem, przystając co chwila na krótki odpoczynek dla wyrównania oddechu. I dalej, i wyżej, do przodu, jeszcze jeden krok. Wreszcie doszliśmy pod sam szczyt. Patrzcie, chłopaki, dla tego widoku warto było tu przyjechać, zawołał Heniek, rozglądając się dookoła. A nawet umrzeć, wysiliłem się na dowcip, chociaż ledwie stałem na nogach. Miałem wrażenie, że zaraz padnę. Tymczasem pogoda była cudowna. Zero wiatru,
Wokół piętrzyły się wspaniałe, polukrowane śniegiem góry, skąpane w bordowym świetle zachodzącego słońca. Jak na pocztówce, zaśmiał się jeden z chłopaków. Albo w filmie. Zostajemy tu? Jutro rano, z nowymi siłami, zdobędziemy szczyt, rzucił któryś. Teraz wsuniemy się w śpiworki i lulu. Jeśli się położę, to już nie wstanę, pomyślałem z przerażeniem. Muszę wejść na szczyt zaraz. Wy sobie poleżcie, a jak wskoczę do góry, powiedziałem głośno, udając, że mam jeszcze mnóstwo sił. Nie mógłbym zasnąć, widząc, że szczyt czeka. Na razie machnąłem ręką i zacząłem się wspinać. Ledwie uszedłem kilka metrów, usłyszałam za sobą kroki. Koledzy poszli w moje ślady. Wkrótce wszyscy mnie minęli, a ja resztkami sił, z czarnymi płatami latającymi przed nosem, dosłownie wczołgałem się na górę. Zdobyliśmy! Jesteśmy! Najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Jest nasz! Wołali wszyscy. Henik zatknął biało-czerwony proporzec. Jako Polak i jako kierownik wyprawy Alaska 74 powiedział, jakby przemawiał w telewizji. Chcę pozdrowić z tego miejsca wszystkich Polaków na świecie i podziękować tym, którzy nam pomogli, abyśmy ten biało-czerwony proporzec wnieśli tu, gdzie Polaków jeszcze nie było. Góry mają to do siebie, że trzeba z nich zejść. Mało kto o tym myśli. Wszyscy skupiają się na wspinaczce, na zdobyciu szczytu, na wygranej. Zejście nie jest brane pod uwagę jako wielki wyczyn, a często nim jest. Tym razem też tak było. Gdy rano obudziliśmy się i wystawiliśmy nosy z namiotów, naszym oczom ukazały się potężne zwały chmur. Po chwili rozpętał się sztorm. Musimy wiać, krzyknął Henik. Schodźmy w dół. Tu nas rozniesie. Migiem pozbieraliśmy rzeczy i zaczęliśmy dosłownie zbiegać z góry. Wiatr był jednak bardzo silny, szarpał nami i miotał. Myślał, że lata chwila któregoś nas rzuci o skały. Albo zepchnie tu. Przyszła do głowy każdemu, ale nikt jej głośno nie wypowiedział. Oprócz naszego kierownika, który zatrzymał nas w tym biegu pod wiatr. Trzeba to przeczekać. Henik próbował przekraczać nawałnicę. Walcząc z wiatrem i śniegiem, wspólnie zbudowaliśmy prowizoryczne iglo na wąski grani. Schroniliśmy się przed nim przed najgorszym. Skuliliśmy się razem całe godziny, czuwając nad kuchenką, na której grzaliśmy wodę. Czekaliśmy cały dzień, noc, kolejny dzień i znowu noc, ale pogoda się nie zmieniła. Było potwornie zimno, a brak nadziei na zmianę aury i wrażenie, że utknęliśmy na zawsze w tym zapomnianym przez Boga miejscu, odbierały nam siły. Trzykrotnie próbowaliśmy zejść, za każdym razem musieliśmy zawracać. Przy trzecim podejściu jeden z moich kolegów nagle odpadł od ściany. Gdyby nie zatrzymała go lina asekuracyjna, już by nie żył. Wróciliśmy do iglo, a on popadł w apatię. Siedział kompletnie odrętwiały w kocie. Nic nie mówił, tylko patrzył gdzieś tępo przed siebie. Na dodatek drugi z chłopaków dostał ataku kolki nerkowej. Zwijał się z bólu, na zmianę jęcząc i lknąć. O, współczuję. Ja sama przechodziłam ten atak. Zdaje się, że obecnie w najlepszej kondycji jesteśmy my, uśmiechnął się do mnie Adam Bilczewski. Musimy to wszystko jakoś ogarnąć. Zajęliśmy się więc naszym lodowym gospodarstwem. Sprawy nie wyglądały najlepiej. Ubrania i śpiwory mieliśmy kompletnie przymoczone. Brakowało jedzenia, zostało gotowanie w kółko, wody na herbatę i czekanie na poprawę pogody. Czułem, że palce u nóg mam coraz mocniej odmrożone. Jednak przepełniała mnie radość, że po chwili kryzysu na wysokości 4000 metrów jest ze mną na tyle dobrze, że mogę pomagać innym. O świcie wychyliliśmy głowę z iglo, zdziwieni ciszą, która po kilku dobach nieprzerwanego wiatru wydała nam się nieprawdopodobna. Nie padało ani jedno słowo.
Nie padło ani jedno słowo, przepraszam. Spojrzeliśmy tylko po sobie, pogoda się ustabilizowała. Mogliśmy schodzić. Oby to nie było tylko chwilowe okno pogodowe. Henning był sceptyczny. Uważam, że w naszej obecnej kondycji, przy stanie psychicznym jednego kolce nerkowej drugiego i odmrożenia kukuczki, powinniśmy schodzić jak najszybciej i, o ile się da, bez postoju. Jestem za, mruknąłem, bo czułam, że jeszcze trochę i palce u nóg mi odpadną. Kiedy po 24 godzinach ciągłego schodzenia znaleźliśmy się wreszcie na dole, lekarz, który obejrzał moje stopy, skierował mnie natychmiast do szpitala. Okazało się, że niestety trzeba było amputować kawałek dużego palca. Po krótkim podleczeniu zostałem odstawiony na samolot powrotny do Polski. Dla mnie ta wyprawa się skończyła. Reszta chłopaków została. Wspinali się w górach Świętego Eliasza. Zdobyli szczyty, kiedy ja leżałam w szpitalu. Kochani, na tą chwilę koniec. To była część pierwsza. Mam nadzieję, że już wiecie, co ten pan Kukuczka, czym się zajmował na co dzień. Hop, hop. Mam nadzieję, że dokładnie widać. I co, słyszymy się niebawem w kolejnej części. Powiem szczerze, że ja już nie mogę doczekać. Pa, pozdrawiam.